proszę, można sobie pogadać przez telefon. Od czasu do czasu. A, mówicie, żebym znak zapytania sprawdził? Okej, okay, może być ciekawie. Kompletnie straciłem, ale najpierw sobie pojedziemy zobaczyć sklep z bronią, a potem pojedziemy na ten znak zapytania. Ja już czytałem, że pisaliście coś o znaku zapytania, ale nie bardzo wiedziałem co i jak. I teraz go zobaczyłem na mapie dopiero. Wypatrujcie jakiegoś motocykla, mi się nie chce jeździć samochodami. One są słabe. Drogą jestem ciekawy, czy każdym samochodem się jeździ inaczej, bo mam wrażenie, że ten troszkę inaczej jeździ. Gdzie tu jest wejście? Amunicję. NB, your man Bruce ain't. How about you and me roll big baby in a powerboat? A powerboat ride could be fun, Brucey. I'll come pick you up in an hour. Sweet, Nico, sweet. Catch it in, bro. A moje zdrowie. Do snajperki potrzebuje ammo. Model pokazowy jest snajperka. Szturmowy karabin snajperski. Nice choice. Classic, reliable and attractive to the eye. Chryste, drogie to jak cholera. Aha, to była ta snajperka. No to mamy lepszą, dobra. Kamizelka kuloodporna. Fantastycznie. No to jesteśmy wyposażeni. See you again. Tak, tak, wiem, czytam czata. Widziałem, że polecacie mi kamizelkę. A najpierw jedziemy do Brucey'ego. O, nawet blisko. Z Brucey'im są zawsze jaja. Ale tutaj nie przejedziemy. Jakaś rzeka płynie na dole. No dobrze, dobrze, niech płynie. Każą jechać dookoła, to pojedziemy dookoła. O Jezus, moje, faktycznie dookoła. A wyglądało, że to tuż, tuż. Muszę zmienić auto bez Kitty. Zobaczymy, co ten Brucey tam wymyśli. Jest Liberty Rock, jest tutaj. Sorki. Dobrze, że nie przyjechałem motocyklem. Wow! Okay, Nico, ladies, let's get in the boat. Take us over to the Statue of Freedom. That's some intense shit. No, to jest coś. Naciśnij F, aby wysiąść, jasne.
beaches as high as these babes? I don't know, Brucie. Yeah, they're pretty. No, they're fucking hot, man. They're smoking. We met up in a club and it was intense. Wasn't it, babe? Yeah. I was standing at the bar ordering a magnum, scoping the floor. Muszę popłynąć tak dookoła, dobra. My pecs. I saw these girls and I felt it. They saw what I was packing and they felt it too, didn't you? Yeah, sure. It wasn't the amount of money you were spending that attracted you to Brucie, was it, ladies? Nah. What are you talking about, man? These girls were as impressed with the body I was rocking as the bling I had on and the readies I was dropping. All right, get rid of the attitude. You're a winner too, bro. Jej, jak ładnie. No, Brucie, kasiasty chłopak. Co by tu nie mówić. Walnięty na maksa, ale kasiasty. To jest naprawdę kawał miasta, gdzie ta... Nie doceniałem tego do tej pory. Dobrze, że mam fajny garnitur. Będę miał dostęp do motorówki teraz? Już zawsze? Fajnie by było. Szkatuła wolności, co ona ma? You ladies are much hotter than that bitch. Let's cruise back, Nikki. Ale trzat. Bez kitu taką łódeczką to bym sobie sam popłynął chętnie. Okej, trzeba dookoła dymać. Kurde, dali czadu z tym miastem, bez kitu. Jak byliśmy wtedy na tej akcji z Gromem, to płynęliśmy takimi łódkami przez morze. Znaczy, oczywiście to był Bałtyk i było zimno jak cholera. I też tak w górę i w dół. I pamiętam, Rojo stał obok mnie przy burcie. Trzymał się tej burty, ja siedziałem po środku i nagle gigantyczna fala gdzieś tam, no oczywiście gigantyczna w skali takiej łódki. Wielka fala nagle w nas uderzyła i wszystko wpadło na Roja. Ja totalnie suchuteńki byłem. Znaczy, ja zobaczyłem tą falę, tylko przymknąłem oczy, bo bałem się, że dostanę w twarz tą wodą. Chwila minęła, ja w ogóle suchutki jestem, tam parę kropel na mnie poleciało. Patrzę, a Rojo totalnie cały mnie osłonił i caluteńki był mokry. Piękny widok. Normalnie jakby do wody wpadł. Jak sobie przypomnę, dzisiaj ciekło z niego. Genialna sprawa. No. Pamiętam, że jak pierwszy dzień, jak byliśmy na Gromie, to gdzieś tam... Tam się nie pieścili, ja mam już swoją wagę, tam moje lata to właśnie nieistotne. Gdzieś tam stłukłem sobie kolano, jak zeskakiwałem z łódki. Tak z 1,5 metra w dół, w błoto, spadłem na kolano. Dobrze, że tam było błoto. I potem następnego dnia w manewrach nie mogłem brać udziału, ale stałem na łódce i właśnie patrzyłem, jak chłopaki gdzieś tam szturmują. Świetna rzecz. Ale strzelałem za kacza. Tak, Rojo to żywa tarcza. Ice cold, Nikki. You're a fucking prince. He's a prince, ain't he, ladies? Oczywiście, że z prawdziwego AK, co myśleliście?
Okej, dobra. Robimy sobie krótką przerwę, tak jak obiecałem. Pokażę, powiem wam, jak teraz będziemy losowali klucze do Battlefielda trzeciego. I zrobimy to tak. Zależy mi na tym, żeby to się odbywało przez jakiś czas po prostu. Żeby nie było tak, że na końcu wpadają ludzie i chcą tego klucza. W tym wypadku po prostu na końcu już zrobimy losowanie. Natomiast teraz, jeżeli ktoś chce wygrać klucz... Posłuchajcie, będziecie musieli coś wpisać. Ja wam powiem co, ale jak wpiszecie to więcej niż raz, to automatycznie zostaniecie wyrzuceni z kolejki już na stałe. To znaczy, to jest taki filtr antyspamowy. Jeżeli wpiszecie to więcej niż raz, to automatycznie was wypisze i już nie będziecie mogli brać udziału w tym konkursie. W ten sposób to działa. Zatem hasło to będzie... Tu jest jeden raz. Jeżeli jeden raz powtórzycie, jeżeli zaspamujecie, to po prostu... z kolejki was wypiszę i nie będziecie mogli trafić z powrotem. Więc takie jest moje ostrzeżenie. A będziemy to losowanie robili przez cały czas trwania live'a, to znaczy do końca live'a będziecie mieli czas na to, żeby wpisać ten klucz, żeby wpisać to hasło. I potem jak ja skończę GTA, to zrobimy szybkie losowanie i rozdam klucze. Ja wam pokażę, jak to wpisać, żeby nie było. Z samych dużych liter, żeby wszystko było jasne, rok, zaraz. Same duże litery, rok, spacja, BF3. To wystarczy wpisać. I pamiętajcie, jak wpiszecie więcej niż raz, no to będzie przechlapane. Okej. No i ja to zostawiam. To tutaj sobie będzie chodziło. Jeszcze tutaj włączę, żebyście widzieli. Tutaj będą się dopisywały te poszczególne osoby. Oczywiście wam wykasuję, bo to są duże litery, mu pod was, ale zostaniecie zarejestrowani i tak. O, ktoś włączył subscribers, wolałbym, żebyście tego nie robili teraz. Tak, dobrze, nie szkodzi, mu bot zablokuje te wpisy, ale to nawet dobrze. No, i tyle. A ja sobie wracam do GTA. A wy sobie piszcie na spokojnie. Ja wiem, że przez jakiś czas będzie spam, ale to powinno minąć za chwilę. Zwłaszcza dlatego, że jakby wpisywanie tego więcej niż raz, no, może być kiepskim rozwiązaniem. I pod koniec wylosuję spośród tych osób, które się tutaj wpisały. A tymczasem wrócimy sobie do gry. Co my tu mamy? Mamy X-a i mamy znak zapytania. Jest tu jakiś statek do wzięcia? Mam takie wrażenie, że statkiem byłoby szybciej, ale no dobra. Szczerze mówiąc, to nie wiem, jaka to jest nuta tutaj w GTA 4. To. Ja próbowałem swoją muzykę wstawić, ale nie zadziałało. Pewnie coś robię źle, jak to ja, ale... Wow, ale blisko było. Tak ładnie chodzi to auto. O, tu jest jakiś quest poboczny. Zrobimy go? Zobaczymy, co koleś chce od nas. How you doing? Cool. Thank you very much. Good. Yes, comrade, I am doing good. There is no I, there is only we. It is a glorious system, comrade. Excuse me? You're excused, comrade. You're excused. Now go and mine salt for 50 years. You're a dick. I'm a rich dick, friend. I'm young and rich and loaded. Tell you what, I'm $100 on Uncle Sam, Benjamin motherfucking Franklin. Freedom! This coke is okay. Ale misja.
Dobra, bez kitu, muszę wyłączyć tego kolesia, bo mnie za... Mikrofon, skanowanie to już miałem, ale... głośność GPS. Wyłączony. Och. One of our customers who signed up. I swear I didn't pay him. Hey, when I bury you, worms beat out your brain. A jest jakaś stacja z rapem? To nieważne. W razie bitu posłuchamy. Tu jest jeszcze jakiś quest poboczny. Ale to kiedy indziej. Strasznie wąsko tutaj. Jeszcze te osioły jeżdżą dziwnie. Zaraz zakorkują całą ulicę. Ja się ładnie przedarłem. Chciałbym tak po mieście jeździć. A propos jazdy i Roya, to też właściwie, pewnie już to wiele razy opowiadałem. Ja nie wiem, pewnie wśród was jest wiele takich osób, które nie śledzą mojego kanału zbyt długo. A może nie. Tak czy siak, w zeszłym roku żeśmy byli w Stanach z Royem i właśnie żeśmy jechali przez parę razy, razem, tylko we dwóch, przez Amerykę takim minivanem z automatyczną skrzynią biegów. I to jest najlepsza taka samochodowa podróż, jaką sobie... Co tutaj? Najlepsza samochodowa przygoda, jaką w życiu miałem. Fantastyczna wycieczka. Lander. Liczyłem na to, że tędy przejdę, ale chyba nie. Wow! A jak tam dotrzeć, wy mi powiedzcie? Dobra, spróbujemy górą. Z tej amerykańskiej wycieczki cały czas są filmy na moim kanale, także jakby ktoś chciał obejrzeć, to polecam. Coś mi mówi, że jestem na dobrej drodze. Ruszać się, ziomki! Nie chcę was porozjeżdżać, ale porozjeżdżam. Okay. Where you followed? To chyba glina jest. Poznałem gościa. I told you to come here, fucking maggot. You did? Why? I know about you. Know what? I know enough, boy. Oh, what do you know, boy? I know you killed Mikhail Faustin. I know a group of Russians want you dead. I know you ain't no saint, boy. I don't know what you're talking about, Chief.
town that can keep a secret? I really don't know what you're talking about. Yeah, you do. You know that a man's gotta do what a man's gotta do. That people ain't perfect, that life is a mess. Sure, everybody knows that. So, you look out for me, and I don't look out for you. Know what I mean? I think so. So there's a guy trying to blackmail me. Who? I don't know. Thinks he's getting paid, though. The guy's smart. He arranged to do the exchange by the Humboldt River off Silicon Street. Said to call him from the viewpoint there. Okay. Listen, I did what I did. I made a mistake. That don't make me the devil. Now, obviously, I can't go, because then he gets a picture of me giving him money, and I'm admitting guilt. I ain't guilty of nothing, other than being a man. To be honest, I don't really care one way or another. Well, I'm a good man. No doubt. Call me when you get to the spot. Fantastyczne. To jest chyba masa questów pobocznych, których nie trzeba robić, a które są świetnie opowiedziane. Shit. Tak jest, spadać. Zobaczymy, kto szantażuje dobrego policjanta. A, nie mogę machać tak głową, z domu coś mi strzyknęło. Jeez. Być nie może. Like Martin with no Gina. Like a flight with no visa. First class with the seat back, I still see ya. In my past, you on the other side of the glass. Of my memories museum. I'm just saying, hey Mona Lisa, come home. Ale kurde mi zajechał. Łajdak. Ale ładnie wyprowadziłem auto, a co to? Trzeba sobie prawić komplementy. Jest i motocykl. I'm in the park. Now what? All right. This guy told me to bring the money there and call him. That means he's somewhere close and he's got a phone. I'm gonna text you his number. You've got to call him and keep a lookout for someone answering a phone. He won't be far. Dobra. Hey, buddy. Yep. Dobra. To był jeden typek, który mi się wydawał podejrzany. I'm calling about your exchange with McCreary. Yeah, you better have my paper. I ain't fucking around. I'm sure he's got your money. Have you got the stuff he wants? Yeah, I got it. We're gonna make this shit happen. I don't mess around, you know. Push me, and this shit is all over Weasel News. I got them on speed dial. Really? Yeah. And there's a lawyer called Tom Goldberg who's real interested. He's hungry for McCreary's blood and shit. Yeah. Good thing Francis is paying then. Call me when this exchange is going down.
I don't like all the talking. Właśnie co mam tego kolesia? Wow. Be cool. Shit. Słuchajcie, nie chcę was... Ja pierdzielę, gdzie jest ten motocykl, którym chciałem uciekać. Shit. To był motocykl, już miałem przygotowaną drogę ucieczki. Demet. Dobra, spadamy. Znowu za dymę. Shit, już myślałem, że uciekłem. Kurde, było blisko. Dobra, spokojnie. Widzę, że mu nic nie jest. Nie znam, za dymę zrobiłem znowu. Jakbym miał trochę więcej rozumu, to bym poczekał. Upewniłbym się, że nie ma policji w pobliżu. Przesadziłem z przyspieszeniem. Feel like a new man. Not many people get a second chance like this. It's my redemption. Your sins are absolved, I guess. Okay. Tu żeśmy załatwili sprawy. Tu jest Francis, pojedziemy do tego X-a, już odkładałem to od dłuższego czasu. O.
hell? Przesadziłem. SMS doszedł. Dobra. Hey, what's up, money? Hey. Come on. Ladies, give me a few minutes. Business calls. Losowanie kluczy zrobimy sobie koło 23, jak zawsze. Także spokojnie. Look at it. All them tiny ants down there. Man, shit is crazy. So I guess you do okay. Yeah, okay. But what about you? What motivates you? Well, I need money. This pays. I can do it. I don't care if I live or die. And I'm looking for someone. Someone special? Yeah, you could say that. So, why do you need me? Well, I'm always looking for good guys. Build an army. But in my work, people change. Money changes people, not me. I'm still a hustler from these streets. And I heard good things about you. Okay, but I'm warning you. I'm not low budget. Do I look like I live low budget, dog? Yo, player! Fuck you want? There's someone here for you. Dwayne or some shit, I don't know. Motherfucker got out? Damn! My dude! What's up, son? What's going down? You didn't tell me you was getting out? Man, I would have laid on a party, got some freaks out. Jeez. I called. A couple of times. Man, hey, Dwayne. This is Nico. Hey. Nico Dwayne Ford. Taught me everything I know. Not everything. So, hey, man, where you staying? You need some money? What's the plan? What you mean, what's the plan? Pick up where we left off. I'm out, I'm back. We keep on rolling. You say we? Yeah, we. Unless you too fine. What, your silk sheet, fancy dress wearing life too big for me now? Oh, hey, I ain't saying that. You know what's mine is yours. You need help, just holler. Hell, this Slavic motherfucker any good, he can help you. And you know I do anything I can. But right now, we gotta roll. Give me one second. No proszę. Cie. Ain't folk quick to forget. Some folk. Yeah, that's the truth. Chyba polubię tego gościa. Where did you get out from? Preschool. Okay, Dwayne, we gotta roll. Please make yourself at home. Hell. This is your home. This jet money. Motherfucker must think I'm an idiot. We going to Castle Gardens. There's an alley we want to hit up just off the South Parkway. Shit, kurde, ale ma kasy facet. All right. You heard of Youssef Amir? Big real estate developer? I don't know. I've heard a lot of names since I got here. This guy's a big developer. Are you and him having meetings about how to run the city? Not yet, but I got an idea about how me and him, friendly. Some Italian dudes shut down his building site on some union bullshit. They all up in the place, strapped to their fronts with hard hats on and shit. Won't let nobody get near. What do you suggest we do about it? You're gonna go in there and get the mafia types off the site. Meantime, I'm gonna tell Youssef how good we've been to. That cat and me is gonna be tight as two cellmates on lockdown after this. What's in it for me? I'll give you what you after. Cold, hard cat. That what you're chasing, right? Amongst other things. I don't know how good your plan is, though, Playboy. If I get rid of the guys on the site, then won't there be more? If it's a union problem, doesn't that make it bigger than a few guys with guns? Shit.
Union is just another word for mafia. These cats is looking to squeeze our boy Amir for dollars just because he ain't from here. When we fuck they people up, they'll realize that he ain't a cat to be messed with. They'll back off, okay? Shit, Youssef is from Dubai. He's an African, and he's coming to Liberty City to make it big. It's my duty to watch this cat's back. My ancestors came from Africa. Now he's coming out a bit later. Me and him could be cousins. Billboard. I think you might want to look at the map, playboy. Dubai is the Piękne miasto. Shit, it all the same. Africa, America, Dubai. It don't matter. We're brothers. Spiritually, I mean. And that's the important bit. Co ten koleś do mnie nawija tutaj? Strasznie podoba mi się ta część miasta. Kochanie? No zjem, spoko. No a chcesz ją? To zjedz. Dzisiaj zrobiłem sałatkę. Co? No, powiedz jaki jestem dobry kucharz. No właśnie, no właśnie. Uwielbiasz mnie, nie? No właśnie. No, dobra, wszystko było jasne. Dziś zrobiłem sałatkę z sera takiego pleśniowego, z rukoli i z pomidorów. Pyszności. Yo, there's three lookout cats making sure no one makes move on the site. You best take them out with the rifle before you hit up the rest of them. Whoa. I'm gonna get in a position where I can see all the shit going down. If you can take out the main cats, then the rest of them shouldn't be a problem. When you in there, I'll give you the lowdown on where these main cats is at. You might be better seeing the lookouts from up here too, money. Mhm. Chyba niepotrzebnie kupiłem tą snajperkę. Bo tu bym ją dostał w tej misji. Dobra. Ustawię się trochę dalej. Przyjrzyjmy się jeszcze. Jeden. Drugi. Jest tylko dwóch? Dobra, zestrzelimy tych dwóch i zobaczymy, co się będzie działo. Holy shit! Okej. Ten załatwiony. Jeszcze coś tu zostało do zastrzelania? Kurczę, jak w Battlefieldzie. A, widzę już ich. Jesus. That all them lookouts gone, money. Get in there and free up the site. I'm just trying to get to work. Ja zawsze patrzę na minimapę. Ale można ich było z dołu strącić, więc w czym problem?
What? Spokojnie. Jeszcze sobie zobaczymy tutaj. Warto by było pozbierać tą broń. Kacz, jak ładnie. Apteczka. Coś tu jeszcze jest żywego? Policja, kurde. Helikopter. Widzieliście tą akcję? Kurz. Kurde, się pochylił.
Dobra. Ale przyznam, że trochę nad poruszaniem mogli popracować, to faktycznie. Się dziwnie biega. Okej. Gdzie jest ten koleś? Don't mess with me. Oh yeah. No damn, cool. I got rid of all the union problems on this site. As you can see, this place is going to need a cleanup before any workers come in. You the money, son. You says PA won't put me through to the cat, but when they hear about this shit, they're gonna start listening to Playboy. No, kurczę, to jest akcja. Shit. Podoba mi się ta giera.